time moves forward and nothing changes. Cześć, ja jestem Sarch i witam was serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Max Payne 3. I tutaj rozpoczynamy sobie od samego środka akcji. Mianowicie jesteśmy ostrzelani przez przeciwników i musimy ich oczywiście jak najszybciej wyeliminować, aby nas tutaj nie postrzelili przypadkiem. Więc zabierzmy się za to jak najszybciej. Okej, spróbuję ich tutaj wyeliminować w taki sposób. Aj, zdążę. Okej, nie wiem, czy zdążyłem. Co się dzieje? Dobra, chyba się udało. To bardzo fajnie. Dosłownie w ostatniej chwili. Doesn't feel that way. Well, you ain't lost it. Hey, it looks like there might be a way down through the wreck up here. Max tutaj najwyraźniej. There were wrecks all around, and not the kind you fix up for a weekend project. These were the wrecks you crossed the road to avoid. Max jest najwyraźniej trochę wkurzony na pasosa, że zostawił nas na pastwę losu. Ale okej, nie gniewajmy się zbyt długo i po prostu ruszajmy przed siebie. Dobrze, mamy już jakichś przeciwników. Wyeliminujmy ich od razu. Okej, tam jest jeszcze jeden, co? Dobra, zaczekajmy chwilę. O! To jest dobry moment. Najlepiej w nich wycelować i trochę podnieść celownik w górę, to wtedy jest szansa, że trafimy w głowę. Oj, stary, nie chciałem cię postrzelić. Dobra, to była moja wina, absolutnie. Chociaż troszkę mi wszedł na linię ognia. Ale dobra, będę się usprawiedliwiał. Żyjesz jeszcze, kurczę. Dawać kolejnych. Temu tutaj zasuwa, kurczę. Żyjesz jeszcze, co? Co tam jeszcze jest? Jeszcze chyba jest jeden, zdaje mi się. Dobrze, przebiegnę szybko. Oj. Aj, niepotrzebnie straciłem tyle energii. Okej, udało się. Ledwo. Weźmy środek przeciwkulowy. I spróbujmy ich tutaj wyeliminować. Jeszcze chyba jest jeden tylko. Skrył nam tutaj się. O! Dobra, udało się. Trochę kłopotów było, ale na szczęście jakoś się udało. Dobra, weźmy drugi Uzi. Okej. No i co, teraz na górę, w takim razie, z tego co widzę. Oho, kolejny. Użyjmy trochę zwolnienia czasu, bo też trochę rzadko tego używamy. Dobra, też to się jednak przydaje, nie ma co ukrywać. Przeładujmy jeszcze, a temu nie pozwolimy wstać. Dobrze, jeszcze ktoś chyba coś tutaj się kryje. O, tak myślałem. Te zwolnienia czasu pokazujące zabójstwo ostatnie są naprawdę brutalne. Dobrze, Pasos, już idę za tobą, tylko najpierw pozwól, że zbiorę trochę amunicji. Środków przeciwbólowych nie widzę niestety. O, wziąłem. No już idę. These chumps have been chopping up cars around the corner from my apartment for the last year. The ex-cop and me clocked it months ago, but the deadbeat and me didn't give a shit. Oh,
Okej, tutaj trafiliśmy na miejsce, w którym najwyraźniej nielegalnie są modyfikowane samochody. Max wiedział o tym miejscu, ale jako że trochę się stoczył, to nie robił sobie z tego zbyt wiele. Pewnie jako były gliniarz w swoim w swoim poprzednim wcieleniu by coś z tym zrobił, ale ponieważ nie jest im najlepiej, no to trochę to sobie olał. Okej, tam jeszcze mam jednego. Tutaj też się jakiś wychylał. Sporo was tutaj jest, powiem wam. Ale i tak sobie poradzimy. Dobra, udało się. Zbierajmy szybko amunicję najpierw. A może tutaj coś jest? O, właśnie, środek przeciwbólowy. O, kolejna część broni. Nie wiem, czy o tym mówiłem, ale z pewnością tutaj nie zbiorę wszystkich części. Zresztą już po drodze w poprzednich odcinkach też mijałem niektóre. Więc wybaczcie mi, że nie będę wszystkiego zbierał, no ale niestety tak to jest, jak się za pierwszym razem przechodzi grę niezbyt dokładnie. Dobrze, co my tutaj będziemy mieli? O, kolejni przeciwnicy. To było absolutnie do przewidzenia. Przeciwnicy takiej rozgrywki, w której się przede wszystkim tylko strzela, z pewnością tutaj mają na to narzekać, dlatego że jednak w Maxie Payne trójce funkcjonuje taka mechanika, że sterujemy jednym bohaterem, który tutaj zdaje się przecierać przez dziesiątki wrogów, a nawet setki w perspektywie całej gry. No ale cóż, to też nie jest jedyna gra, która korzysta z takiej konwencji i trzeba to po prostu się z tym pogodzić albo nie. O, tekst z początku gry, kiedy Max wpadł do basenu. So look, I got some friends in Queens. We can stay there for a few days. Queens. You want a job yet, Max? Okej, mamy teraz piąty rozdział i przenosimy się do czasów teraźniejszych, kiedy ruszamy odszukać jedną z dziewczyn, która nam pozostała jeszcze do odbicia. So here we were, miles up the Tietê River, looking for what we did not know. Max. You listening? Max. So like I was saying, I think they're a group called the Crachapre. Why did you tell me they were called the CS? They are. I mean, Fabiana. She was kidnapped by the CS. Guys that crashed our little party at the stadium, they were a group of paramilitaries. You'll have to forgive me for not being able to follow all this. You're not supposed to follow it. The government can't even follow it. It ensures that no one's ever guilty. So why'd they do it? Bust us at the stadium. Somebody told them we were gonna be there with a whole lot of money. Anyway, the money's gone. Just hope we can get the girl back. Yeah, me too. Wonder where the hell she is. You know there's a harbor about a half a mile up? She's gotta be there. This is a known Comando Sombra area. You know, if I've been doing my job properly, I wouldn't be out here in the middle of nowhere looking for some broad who got pinched on my watch. That's what we tell ourselves, huh? It's all our fault. No, I'm serious. By the time they grabbed the girls, I was half cut. I ain't slipping, man. I'm slipped.
I'm a bad joke. Max, we work private security. We're all ex-soldiers, ex-special forces, ex-cops, ex-good guys. We all have our reasons why we became ex. Maybe now we can put things right, okay? So that was it, was it? Say the magic word and be absolved of your sins. If only shit were that simple, I'd have done it years ago. Me, I've been stuck in the past so long, I'd forgotten what year it was. Max, quit your daydreaming. This is it. It's over there. I'm gonna cut the engine. Glide in. Don't go anywhere. Okej, więc jesteśmy przy rzece Tietê, gdzie mamy odbić jedną z dziewczyn, o której wspominałem wcześniej. A w międzyczasie jeszcze Max rozmawiał z Passos o tym, kto właściwie jest zamieszany w tą całą sprawę. I Passos nam tutaj wyjaśnił, że osobami odpowiedzialnymi za porwanie dziewczyny jest grupa o skrócie, o nazwie CS. Pełnej nazwy już teraz zapomniałem, możecie sobie sprawdzić, cofając filmik do tyłu, ale w każdym razie skrót tej grupy to CS, ale jednocześnie też w sprawę są zamieszani niejako trochę paramilitarni, czyli inaczej mówiąc wojsko, które najwyraźniej usłyszało o tym, że będziemy na stadionie z dużą ilością gotówki i stąd też pojawili się właśnie na miejscu. Max zwrócił uwagę Passosowi, że sam nie za bardzo nadąża nad tym wszystkim, na co Passos powiedział, że nawet sam rząd nie do końca nadąża, o co w tym wszystkim chodzi, więc w sumie dalej sprawa jest owiana sporą dozą tajemnicy i nie do końca wiemy tak naprawdę, co tutaj się dzieje. A tymczasem ruszajmy. Z tego co widzę, to mogę tutaj chyba jakoś bardziej się poskradać w tej misji, albo mi się tylko wydaje. Here I was, some hopped up gringo a long way from home, making trouble the only way I knew. As the weather worsened, I caught a glimpse of the rusted shells of previous lives that had been lived out here in this swampy shithole, and I wondered if I would end up the same way, or what would happen to that girl I was supposed to protect. No właśnie, Max tutaj. I had no idea what lay ahead, and as much as part of me would rather be anywhere else, I knew this was where I had to be. I felt responsible. I just had to fix the situation right here. Max tutaj czuje się odpowiedzialny za to, co się stało, i obwinia się za to, że dziewczyna została porwana. No w sumie nie ma się co mu dziwić, skoro miał zapewnić jej ochronę, a jednak tego nie zrobił. Więc jest tutaj trochę podłamany całą sytuacją. I couldn't understand them, but I didn't have to. Cheap hoods are the same from here to Timbuktu. The slab of meat on the boat was clearly the boss. Serrano, they called him. And it seemed that our suspicions were correct. Fabiana was here, somewhere further ahead. I had to find her quickly and quietly if possible. Last thing I wanted was a party with these clowns. Okej, tam widzieliście na tej łódce Serrano, który jest najwyraźniej szefem tych wszystkich. Aj, pokazałem się, no kurczę. Przecież nie powinien mnie zobaczyć. Nie do końca dobrze to zadziałało wszystko. Okej, wprawdzie się podniosłem, no ale przecież gość był odwrócony tyłem, więc nie powinien mnie zauważyć wcale. No ale nieważne.
Spróbujmy jednak tych tutaj pozabijać. Okej, udało się. I kept moving toward the signs of life, rubbing them out as I went along. Co my tutaj mamy? Zbierajmy najpierw amunicję, może lepiej. Okej, mamy kolejny pistolet. W sumie możemy wyjąć dwa naraz teraz. Albo z taką latarką na razie mi niepotrzebny. No i co my tutaj mamy dalej? Wejdźmy tędy. I'd seen enough to know that Fabiana was at least alive, if not exactly well. Her captors didn't look like they were quite the kind and gentle type. I had to find that room quickly. Vai se fuder, cara! Vai tomar no meio do cu! Eu vou te meter bala, hein! Vá se fuder, porra! Oi! Dani! Você tá aí? Você tem um cigarro? Widzieliście, co się stało z Fabianą? To było straszne, co oni z nią zrobili. Kulkę mu w łeb, kurczę. Dość tego dobrego. Spodziewałem się, że się z nią nie cackają, ale nie myślałem, że aż tak źle ją traktują. Tak więc nie mamy tutaj na co zwlekać i trzeba jak najszybciej spróbować ją odbić, zanim naprawdę stanie się jej śmiertelna krzywda. No, ten obrazek z kamery był nieprzyjemny wyjątkowo. No właśnie, Maxway powiedział, że nawet nie chciałby myśleć, co by się działo dalej na tym nagraniu, gdyby je dalej oglądał. Więc zwyczajnie woli o tym nie myśleć. Aj, no nie dziwię mu się, bo obrazki nie były zbyt fajne. I had to keep moving. I hoped that I'd find Fabiana sooner than later, if at all. Wow. Dobra, mamy tutaj kolejnych przeciwników. A, i strzelają potężnie. Ale może ich wybijemy wszystkich. Okej, udało się, ale są jeszcze kolejni. Wyjmijmy dwa pistolety w takim razie. Dobrze. Kogo my tu jeszcze mamy? Tam jest. Dobrze, udało się. Jeszcze ktoś wyjdzie, czy nie? Przejdźmy tędy szybko. Okej. Mam tutaj jakiś karabin. Nic poza tym? Raczej nic poza tym. Także możemy... Ojojoj. Skubany mnie zaskoczył. Ale nic to, nic się nam nie stało na szczęście. Poza drobną stratą zdrowia oczywiście. Okej, jest kolejny. Dobrze. I przebijemy się dalej tutaj przez te kontenery. Jednocześnie bardzo uważając, bo jednak jest tutaj ich sporo. Tutaj nikogo nie ma? Nie. Ale po tej stronie już jak najbardziej, także uważajmy. Aj. Padłem to. O, wykorzystaliśmy to, dobra. Gdzie jest ten, co uciekł? Nie widzę cię. Ach, jest. Dobrze, udało się. No i kogo my tu jeszcze mamy dalej, co? Ojojoj. Zdaje się, że gdzieś tutaj był. Słyszę głos z tej strony. O właśnie. Aj. Przejdę szybko tędy najpierw. Dobra. Oj, kurczę. Ty też tutaj jesteś, co? Dobrze. No i co my tutaj teraz mamy?
zwolnimy czas. Okej, okay, też trzeba z tego jakiś robić użytek, prawda? Okej, okay, jeszcze tam jest na górze. Też go wyeliminujmy. Dobrze. Karabinek jest bardzo przydatny w tym momencie rozgrywki. Całe szczęście, że nie ma już takich problemów z amunicją, jak na początku gry mieliśmy. Wtedy jednak zdecydowanie było to aż zbyt utrudnione, albo ja po prostu słabo oszczędzałem tę amunicję. Dobrze, mamy trochę spokoju, możemy zebrać troszkę amunicji, a jednocześnie może się podleczmy. Okej. Tak jak już mówiłem w poprzednich odcinkach, gra jest trudniejsza od poprzednich części o tyle, że przeciwnicy zdają się nam zużywać więcej energii niż w poprzednich częściach. No ale cóż, trzeba się do tego przyzwyczaić i dostosować. Jednocześnie grać bardziej taktycznie, a też nie przejść tak w stylu Rambo, bo to też niewiele się zdaje. That was the chair that she had been held in. I had just missed them. Okej, tutaj jest to krzesło, na której była torturowana Fabiana, no ale jak widzicie, już jej nie ma. Jest za to jej torebka jedynie i to jedyne chyba, co po niej tutaj pozostało. Więc dobrze, w kolejnym odcinku będziemy kontynuować poszukiwania i miejmy nadzieję, że w końcu ją odbijemy z rąk porywaczy i uda się nam zapewnić trochę spokoju. Chociaż jak ja znam życie, to jednak będzie tutaj jeszcze sporo komplikacji. Tymczasem na tę chwilę będę się z Wami żegnał. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Jeśli odcinek Wam się podobał, to nie zapomnijcie zostawić kciuka w górze. Trzymajcie się i na razie.